Sponsorem jest firma Delta Optical, dystrybutor sprzętu marki Pulsar. Sponsorem programu jest sklep burhunter.pl, dystrybutor odzieży i akcesoriów myśliwskich. Cześć Dashboard, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego projektu Dashboard Stażysta, projektu, w którym działamy i pracujemy z książką Staż z pomysłem. Lato w pełni, także lada moment zaczyna się ruja, chociaż już w niektórych częściach Polski nawet ta ruja się zaczęła, więc i my ruszamy dzisiaj za kozłem. Wyjdziemy, tak jak teraz mamy jeszcze zachód słońca, zobaczymy, czy te kozły już gdzieś tutaj są, bo jeszcze u nas nie zaczęły się co prawda żniwa, ale gdzieś koledzy mówią, że te kozły już się ruszają, że ta ruja u nas też powoli się zaczyna. Przy rui warto zaznaczyć, że w sprzedaży jest cała masa takich wabików dosyć głośnych, którymi można tutaj te kozły wabić. Polujemy oczywiście na sarnę z klasyczną optyką, także klasyczna luneta, klasyczna lornetka. Gdzieś dopiero wieczorem, później po zachodzie słońca przezbroimy się na termo, przezbroimy się na nokto, no, żeby przypilnować też trochę dzików. Dziki u nas akurat robią sporą szkodę, jeśli chodzi o buraki, o ziemniaki, przy okazji też pszenicę, więc popolujemy także i wieczorem na dziki. A teraz ładujemy się i ruszamy w łowisko. Jest to fajne miejsce na to, żeby chwilę postać, poczekać przy zmierzchu, zobaczyć, czy ta zwierzyna się będzie tutaj ruszała. Słuchajcie, to żyto, to jest żyto ozime, ono na moment już będzie się nadawało do mucenia, do żniw, także tu za chwilę będą żniwa. To i będzie też tutaj spory ruch do tej kukurydzy, także będzie to miejsce też godne zasiadki po prostu na dzik. Do zachodu słońca mamy jeszcze jakieś pół godziny, tak, jakieś 15-20 minut. W bardzo fajny sposób na to, w jaki możecie mierzyć, za ile czasu będzie zachód słońca. Mierzycie cztery palce, wyciągacie ją na odległość waszej ręki i każdy palec odpowiada za 15 minut. Także jeśli przysłania wam do słońca jeden palec w tą pustą przestrzeń, to możecie założyć, że około 15 minut dzieli was do zachodu słońca. To dowód na to, że warto zostać później na dzika, bo to, co widzicie tutaj, to jest takie małe buchtowisko przy tej drodze leśnej, polnej. Tutaj po opadach deszczu po prostu dziki szukały robaków. Także jest to ewidentnie robota dzików, nawet wychodzących gdzieś tam, idących później w te kukurydze. Także one na łąkach bardzo często po opadach, no, po burzy, szczególnie bardzo wcześnie wychodzą te dzikie po burzy. Możemy się ich spodziewać właśnie szukających robaków tutaj pod tą trawą. Także dzisiaj nie ma deszczu, dzisiaj jest sucho, więc raczej tutaj bym się ich nie spodziewał, ale w polach pszenicy, które mamy już tam dalej, w burakach, w ziemniakach jak najbardziej. No i przejdziemy sobie tutaj za tą kukurydzą kawałkiem dalej. Zobaczymy, jak tam inne uprawy. Tam jest też zrąb. Także przy okazji zobaczymy jeszcze, czy coś słychać na zrębie. Chodźcie.
Mamy nawet świeże droby ziarn, także możemy przejść tam zobaczyć. Dla porównania już nie są tropy sarny, a tropy łosia. Kawał zwierza. W takich miejscach jak to, czyli gdzieś tutaj na zrębach, na takich miejscach, które są blisko pól, na skraju lasu, też warto się pojawiać od czasu do czasu, obserwować, zostać tutaj na chwilę, popatrzeć, jak ta zwierzyna tutaj wychodzi, bo ona ma tutaj swoje stałe ścieżki, którymi na te pola wychodzi, często wraca z tych pól tutaj do lasu. To mamy sarnę typowo, ekotyp polny, tego lasu mamy akurat w tym obwodzie niewiele. Zresztą, jak widać, jeżdżą też na etapie sporej wycinki, także tutaj też warto zaglądać, na chwilę się zatrzymać, obejrzeć, szczególnie właśnie przy okazji zmierzchu, czy też o poranku. Cała tutaj część przy drogi, do drogi tam przy tej kukurydzy, wszystko jest pobuchtowane przez dziki, także one tu są, one tu funkcjonują, one tu żerują, wchodzą też w szkodę, tutaj zaraz obok jest pszenica, także mamy trochę dzika. W naszych okolicach dosyć częsty widok, także jesteśmy do tych łosi przyzwyczajeni tutaj, ale mimo wszystko zawsze robi fajne wrażenie, kiedy widać tak potężne zwierzę, taką potężną zwierzynę przechodzącą przez pole, no to jest naprawdę na co popatrzeć. Jako zmierza mam lornetkę, na szczęście znam mierza. Mamy go od nas na 220 metrów. Bardzo ładny byk. Widać było jeszcze poroże w cypule, także tak. Będą piękne zrzuty pewnie w przyszłym roku tutaj z niego.
Wsiądziemy sobie jeszcze chwilę na ambonie, dlatego że zawsze, kiedy jesteśmy z ziemi, jak jest ten wieczór, jak jest zmierzch, mamy godzinę od momentu zachodu słońca jeszcze do polowania na zwierzynę głową. No a po prostu będąc wyżej na ambonie, to wszystko widać nieco jeszcze troszeczkę chwilę lepiej, także mamy nieco lepszy wtedy widok na to, co się dzieje na to pole. Także wejdziemy na ambonę, jest strasznie cicho, jest bezwietrznie, także ta ambona też pomoże nam troszeczkę się tutaj zakamuflować. Ze dnia ich nie ma, a wieczorem czują się bezpieczne i wychodzą. Mieliśmy właśnie bliskie spotkania trzeciego stopnia z dzikiem przy samej drodze, przy asfalcie. Gdzieś tam się wynurzył. Próbował przejść przez asfalt, także dało nam się go gdzieś tylko złapać na termie, nagrać, jak on przeskakiwał. I to tyle. Także schował się z powrotem, przeskoczył do kukurydzy. Także zwierzyna widziana, polowanie udane, a my jedziemy przejechać trochę inne miejsce, zobaczyć jeszcze, czy te dziki nam wyjdą. No. Tak to na polowaniu bywa, że czasem po prostu zobaczymy tylko tego dzika, a czasem uda nam się go gdzieś tam podejść, gdzieś tam strzelić, ale emocje już były. Także my jedziemy dalej. Mamy dziki. Jest watacha. Mamy też łosie, także są tak jak poprzednio, nic sobie z nas nie robią. Oto taki żywot łosia. Zobaczcie księżyc. Słuchajcie, zwierzyna widziana, polowanie udane. Także tej sarny nie mieliśmy, jak zresztą widzieliście w ciągu dnia, w ciągu wieczora. Pojawiły się one dopiero gdzieś tam wieczorem i to też nie za dużo. Także widać, że ta ruja u nas w tym miejscu, w którym ja jestem, jeszcze się nie zaczęła, dlatego że nie było żadnej reakcji na wabik. Poza tym dzisiaj też nie było reakcji w ogóle, nie było widać w ogóle sarny, tak? Gdzieś tam dopiero późnym wieczorem, późną nocą tak naprawdę dopiero w tej naszej termowizji widziane, gdzieś tam dały się zobaczyć, więc jeszcze tutaj w tej części kraju, w którym ja jestem, w centrum, niewiele się dzieje, tak? Także tu jeszcze musimy chwilę poczekać, musimy jeszcze poczekać trochę też na żniwa, dlatego że pojedyncze rzepaki dopiero gdzieś są ścinane. No i właśnie, mieliśmy dziki w jednym miejscu, mieliśmy dzika tego jednego przy drodze, właśnie strasznie ciekawe spotkanie. Tak na szybki ogląd to bardzo długi gwizd, tak, ten pierwszy dzik, który wychodził, chciał sprawdzić, wyglądało to na lochę. Także dzik przy drodze w terenie prawie że zabudowanym, tak, tutaj przechodzący, zmieniający sobie to miejsce, najprawdopodobniej zaraz za nim pojawiłaby się jeszcze cała reszta. On zawrócił, kiedy tutaj byliśmy, kiedy nas widział, także go zbyt długo nie oglądaliśmy, ale bardzo ciekawe spotkanie tutaj na drodze. No i później przy tym polu rzepaku te dziki, które widzieliście, tak, które nam tam przechodziły dosłownie tyłem, boczkiem, tak, widać je było w termie, szły już w kukurydzy, także w tych pierwszych rzędach kukurydzy, tak, żeby dla swojego bezpieczeństwa być jak najmniej widoczne, nie być widocznym na tym otwartym terenie.
tak to już wygląda, tak? Te dziki wcale nie są takie głupie, to jest bardzo sprytna i inteligentna zwierzyna, która wie, jak się zachować, która wie, jak się dostosować, która wie, w jaki sposób tutaj tego myśliwego przechytrzyć, tak? Zresztą dzisiaj była straszna cisza w łowisku. Nadal zresztą jest straszna cisza w łowisku, nie ma wiatru. Tak, teraz wyszedł księżyc, już się zresztą chowa, jesteśmy po pełni. Tak, i też nas gdzieś tam trochę na pewno było lepiej widać. No, każdy nasz dźwięk, to jak chodzimy, tak to wszystko słychać, te wszystkie nasze szurania, tak to jest czymś, co ta zwierzyna słyszy. Więc o tyle, o ile czasem udaje się ją podejść, czasem ta zwierzyna nam wychodzi, tak, jest na tym polu, można ją podejść na nawet naście metrów, tak, o tyle o dzisiaj, no nie było to możliwe. Była w kukurydzy, tam zaraz jak schodziliśmy z ambony, też nie chciała wyjść, tak, była tam na pewno jakaś wataha dzików, słychać było, jak one się przeganiały, chwilę tam postaliśmy, poczekaliśmy, ale no, nie chciały współpracować. Taka kolej rzeczy, że nie zawsze zwierzyna wyjdzie nam do strzału, nie zawsze ten strzał będziemy mogli oddać, ale na tym polega też piękno polowania, tak, że potrafimy wrócić bez strzelonego dzika, potrafimy wrócić bez strzelonej zwierzyny i cieszyć się tym, że byliśmy w tym łowisku. Co najważniejsze, zrobiliśmy obgląd, taki dosyć spory terenu. Widać, gdzie ta zwierzyna wychodzi, widać, gdzie buchtuje. Sprawdziliśmy też kilka takich miejsc, właśnie te buraki, te ziemniaki, tak, gdzie tutaj no, zależy nam na tym, żeby tych szkód było jak najmniej. No i pora wracać do domu, pora położyć się do spania. No i kto wie, może jutro, może pojutrze, kiedy wyjdę w łowisko, może uda mi się wtedy troszeczkę bardziej te dziki przechytrzyć, spotkać. Z Wami żegnam się dzisiaj. Serdecznie Wam dziękuję za to, że byliście, oglądaliście nasz program. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dasz Bur. Cześć.